Które z następujących funkcji są ciągłe w x równym minus 3? I mamy tutaj funkcję h od x, która jest równa 1 przez x plus 3 do kwadratu i funkcję g od x, x minus 3 do potęgi trzeciej. I mamy wybrać tylko jedną odpowiedź i właściwą odpowiedź mamy tutaj zaznaczyć. No i teraz zachęcam do przerwania oglądania tego filmu i próby samodzielnego zrobienia tego zadania. No a my tutaj teraz zrobimy i potem sprawdzimy odpowiedź. Czyli tak, jest mowa tutaj o ciągłości, więc może przypomnijmy, co to jest funkcja ciągła. I tutaj ja przygotowałem taką podstawowe kilka rysunków. Więc taka podstawowa intuicja to jest to, że wykres funkcji ciągłej jest na odcinku, na przedziale, da się narysować bez odrywania ołówka od papieru, czy też długopisu od papieru, czy kredy od tablicy. Prawda? Czyli to jest funkcja ciągła, to jest funkcja ciągła. No a ten czerwony i ten taki fioletowy wykres przedstawiają podstawowe takie przykłady funkcji nieciągłych. Prawda? Czyli tutaj wykres ma przerwę, te funkcje są nieciągłe, no właśnie w tym punkcie, co oznacza, że prawda, tak intuicyjnie jeszcze można powiedzieć, że troszeczkę zmienię argument, czyli tutaj jak patrzę, jestem wartość w punkcie, w tym jest tutaj. I teraz jak tylko troszeczkę się wychylę w prawo z argumentem, to zaraz wartość mi spada gwałtownie. Tutaj tak nie ma, jak się troszeczkę wychylę w prawo czy w lewo, to wartość też się zmieni troszeczkę. Natomiast tutaj powiedzmy, jak jestem w tym punkcie, mam wartość tu oznaczoną tą kropką, tyle, no i teraz niezależnie od tego, czy się wychylę w prawo czy w lewo, niezależnie jak mało, prawda? Mogę się wychylić w prawo o jedną milionową, miliardową, a wartość natychmiast mi wzrasta tutaj o, nie wiem, no to zależy od jednostek, no ale powiedzmy widać, że tutaj ten wzrost jest gwałtowny bardzo, prawda? To jest taka charakterystyka nieciągłości funkcji w punkcie. Precyzyjna definicja jest tutaj dana w definicja granicy funkcji w punkcie przy pomocy, przepraszam, ciągłości funkcji w punkcie przy pomocy pojęcia granicy. Funkcja jest ciągła, jeżeli granica funkcji w punkcie jest równa jej wartości. W szczególności punkt A musi należeć do dziedziny funkcji. No a funkcja jest ciągła w ogóle, jeżeli w każdym punkcie jest ciągła. No dobrze, to wróćmy teraz do tego naszego zadania. No i pytanie jest o punkt minus 3. No i co? No widzimy, że najpierw trzeba sobie zadać pytanie, czy punkt minus 3 należy do dziedzin obu tych funkcji. No i widzimy, że tutaj jak x podstawimy minus 3, to w definicji funkcji h otrzymujemy 0 w mianowniku. A h, no to znaczy, że funkcja h, no w ogóle minus 3 nie jest w dziedzinie funkcji h, czyli na pewno funkcja h nie jest ciągła w x równym minus 3. No bo punkt minus 3 nie należy do dziedziny, czyli tak, tę odpowiedź możemy wywalić, i tę odpowiedź też możemy wywalić, prawda? Czyli tylko g, ani g, ani h. No i teraz pytanie, czy g jest ciągła? No g to jest wielomian trzeciego stopnia. W punkcie minus 3, to, czyli g od, napiszmy, g od minus 3, to jest minus 3, minus 3 do potęgi trzeciej, czyli minus 6 do trzeciej. No i co? No te wielomiany to są funkcje ciągłe, wobec tego g jest funkcją ciągłą w każdym punkcie, w szczególności w punkcie x równym 3. I jak mówiłem w poprzednim filmie o ciągłości, to nie jest wcale takie oczywiste, no ale trzeba by to udowodnić, ale może taki podstawowy dowód, no to byśmy wykresy spróbowali narysować tych funkcji, żeby jeszcze zobaczyć, jak to się objawia na wykresie, że tylko jedna z tych funkcji jest ciągła w punkcie minus 3. Czyli po pierwsze x minus 3 do trzeciej to jest x do trzeciej przesunięty o 3 w prawo, czyli raz, dwa, 3. No i to jest, prawda, coś mniej więcej, coś takiego, jakiś taki, o, x minus 3. Trochę to powinno pewnie szybciej rosnąć, tutaj tak jest za wolno to rośnie, no ale mniej więcej to ma być symetryczne względem tego punktu tutaj. To nie jest, trochę mi się, może to trzeba by poprawić właściwie. Spróbujmy to. Troszkę powinno chyba szybciej rosnąć i być bardziej tutaj symetryczne. O, x minus 3 do trzeciej. Natomiast ta druga funkcja, 1 przez x plus 3 do kwadratu, no to tak, w punkcie minus 3 ona w ogóle jest nieokreślona, więc może zaznaczmy to, może zmieńmy kolor, zaznaczmy to
takim tym. To jest funkcja dodatnia, prawda? Bo to jest kwadrat. W mianowniku mamy kwadrat x plus 3 do kwadratu jest zawsze dodatnie. I teraz to się dzieje, jak się zbliżamy z punktem, z argumentem do minus 3. No to mianownik nam dąży do zera, więc 1 przez, dzielimy 1 przez bardzo małą liczbę dodatnią, więc to się nam robi bardzo duże. No i ta funkcja rośnie do nieskończoności, więc to jest jakiś taki wykres tej funkcji. Będzie mniej więcej, z obu stron jest tak samo, bo to jest funkcja, która jest dodatnia, prawda? To jest x plus 3 do kwadratu, to jest symetryczne względem punktu x równe minus 3, czyli to jest, tutaj jest mniej więcej 1 przez x plus 3 do kwadratu i punkt minus 3 no, nie należy w ogóle do dziedziny tej funkcji, czyli odpowiedź jest tylko funkcja g jest ciągła w punkcie minus 3.